Cześć, nazywam się Lidia Krawczyk, a to jest podcast Biznes Ninja, w którym będę Cię prowadzić krok po kroku przez zawiłości strategii, procesów i marketingu online, aby to, co skomplikowane, stało się dla Ciebie dziecinnie proste. Uczę strategii, struktury i skalowania, dzięki którym możesz budować biznes na własnych zasadach, dopasowany do Twojego stylu życia. Dzień dobry, witam Cię serdecznie już w kolejnym odcinku, 44 dzisiaj, odcinku podcastu Biznes Ninja. Nagrywam go dzisiaj i ten wstęp i samą rozmowę w pierwszy dzień lata, ale tutaj w Holandii ten pierwszy dzień lata to zupełnie inaczej wygląda niż ostatnie dwa upalne tygodnie. Zrobiło się nam nagle 15 stopni i deszczyk, także nie szablonowo, nie standardowo. A dzisiejsza rozmowa też jest nie szablonowa, bo moje gościnie to Ania i Karla z firmy Nieszablonowy Szablon. I dziewczyny zajmują się wizerunkiem marki, są obie graficzkami, bardzo sympatyczne, bardzo profesjonalne i bardzo fajna to była rozmowa. Także mam nadzieję, że Ty również wyciągniesz z niej mnóstwo wartości, bo ja również trochę nowych rzeczy się nauczyłam. I zachęcam Cię do skorzystania z artykułów, które tutaj Ania i Karla podrzuciły, także one są w linkach, mówiłyśmy o nich podczas rozmowy, oraz do narzędzi, które też zasugerowały, których możesz skorzystać. A ja dodatkowo postanowiłam Ci jeszcze udostępnić do pobrania, także pod przyciskiem na stronie internetowej pod tym odcinkiem podcastu, czyli pod liliakrawczyk.com/44, znajdziesz do pobrania taką notatkę wizualną zrobioną przez Anię Staśkiewicz. I ta notatka wizualna to jest takie moje spojrzenie na archetypy marki. Ja je przetłumaczyłam na rodzaj żeński, na markę kobiecą, także to jest 12 archetypów kobiecych marek. Także myślę, że to fajnie dopełni tą rozmowę, bo tam troszeczkę o archetypach, która z dziewczyn wspomniała, żebyś wiedziała, co to jest. Nie jest to konieczne, żeby od razu zabierać się za archetypy, tak jak dziewczyny mówiły, ale może być to dla Ciebie interesujące, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, z czym to się, jakie są to archetypy i może będziesz miała już jakieś pomysły, jak z nich skorzystać. Ja zachęcam Cię już teraz do przesłuchania całej rozmowy, bo jest w niej całe mnóstwo wartości, fajnych przykładów też, także do dzieła, do słuchania i dużo przyjemności z tym. I oczywiście, jeżeli masz możliwość, rób notatki, jeżeli nie, to zajrzyj po prostu potem na stronę internetową na lidiakrawczyk.com/44 i tam znajdziesz notatki i linki do tego podcastu. Dziękuję Ci serdecznie i no, przyjemnego słuchania oczywiście. Pozdrawiam, cześć! Cześć dziewczyny, Karla i Ania, witajcie serdecznie w podcaście Biznes Ninja. Co u Was słychać? Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć, cześć. Co u nas słychać? Dzisiaj u nas jest upalnie, naprawdę afrykańskie słońce do nas dotarło, więc jesteśmy my w bardzo dobrych humorach, bo my lubimy akurat taką pogodę. No to super, to nie mogło być lepiej. U mnie jest co prawda dzisiaj deszczowo, ale wiecie, z Wami rozmowa mi tutaj umili dzień, także spokojnie. Super. Dziewczyny, dla tych osób, które Was nie znają, bo ja poznałam Was przez Instagram, gdzieś tam mi się kiedyś wyświetliłyście i już zostałam na Waszym koncie, bo jest takie, oprócz tego, że bardzo informacyjne i edukacyjne i dużo można się z niego dowiedzieć, to też bardzo kolorowe, przyjemne w odbiorze i takie sympatyczne po prostu. Jezu, jakie fajne, sympatyczne dziewczyny. Wy się nazywacie Nieszablonowy Szablon. I to też w jakiś sposób też zwraca uwagę, taka niestandardowa, niesztampowa nazwa. I zajmujecie się w skrócie marką i brandingiem. Możecie coś więcej o sobie powiedzieć?
Oczywiście, jak najbardziej. Może na początek, żeby imię można było dopasować do naszej twarzy, to ja jestem Ania. Ja jestem Karla. I pracujemy razem w duecie już 7 lat. 7 lat. 7 lat. No i faktycznie zajmujemy się grafiką, zajmujemy się brandingiem, ale też od 2 lat zajmujemy się nie tylko projektowaniem, ale też szkoleniem i tworzeniem kursów online. Z projektowania między innymi. Tak jest. Pracujemy na co dzień głównie z kobiecymi biznesami albo z biznesami, które są skierowane do kobiet, więc zachowujemy cały czas tę taką kobiecą optykę i w szkoleniach, i w projektach. I też staramy się przemycać właśnie nie tylko to takie projektowe podejście, ale to strategiczne podejście, żebyśmy wiedzieli, po co coś robimy, nie tylko po to, żeby ładnie wyglądało w internetach, ale żeby faktycznie przynosiło nam konkretne korzyści, żeby to było przemyślane, spójne. A to, że akurat u nas jest tak bardzo kolorowo, no to właśnie jest efekt naszej strategii i naszego podejścia do budowania marki. No właśnie, bo to widać we wszystkim. Ja nawet w tej chwili dla tych osób, które nie będą oglądały nas na YouTubie, ale będą widziały, będą nas słuchały, to szkoda, że tego nie widzą, także zachęcam do od razu do spojrzenia na wideo, na wersję wideo, bo wy tutaj macie i całość tła i same jesteście też ubrane w kolorach marki. I to zawsze też u Was bardzo widać, bardzo jest to spójne. Czy macie też tak rozdzielone te kolory, bardziej róż, bardziej seledynowy między Was? Tak, tak, zdecydowanie mamy te kolory. Tak jest, mamy rozdzielone i to jest akurat bardzo przyziemna, praktyczna sprawa, bo my naprawdę mamy takie szafy. To znaczy ja jak otwieram, to mam bardzo dużo różu w tej szafie. Jako chłodna blondynka w tych magentach takich się najczęściej obracam, a Ania z kolei ma bardzo dużo turkusu, takich zieleni, niebieskich. Więc w ogóle pierwotnie, 7 lat temu, jak zakładałyśmy firmę i jeszcze niewiele w zasadzie wiedziałyśmy o tym strategicznie, podejściu, to wybór kolorów był taki właśnie szafowy, można powiedzieć, spontaniczny. Ja jestem róż, energia, taki właśnie ten pozytywny girl power, a Ania jest harmonia, spokój, wyważenie i to się absolutnie sprawdza w naszej codziennej pracy i to faktycznie tak jest, że się bardzo, bardzo uzupełniamy i te kolory po wielu latach oczywiście okazało się, że w punkt nam trafiły. To taki idealny miks, te kolory się dobrze uzupełniają, wizualnie i też pasują do siebie kolorystycznie. Także się tego trzymamy, nie mamy zamiaru zmieniać. Super, super, zostańcie przy tym. Fajnie to się prezentuje i jak słyszę, też właśnie do charakteru waszego pasuje, tak? Waszych marek osobistych, można powiedzieć, oddzielnych, ale i razem. A skąd ta nazwa, bo jeszcze o to też zapytam, skąd ta nazwa, nie szablonowy szablon, bo to jest taka ciekawa nazwa i też ciekawie napisana. Ja muszę powiedzieć, że zawsze się mylę i zawsze muszę spojrzeć, bo nie szablonowy jest przez SH, czy szablon jest przez SH? Jedno jest przez SH, a drugie jest przez SH, ale tak skąd jest, ta nazwa? Tak. Ja powiem, że o tym członie szablon może, bo on był pierwszy. On powstał jako, te 7 lat temu nazywałyśmy się po prostu szablon przez SH, ponieważ z wykształcenia w ogóle jeszcze jesteśmy tłumaczami i mamy angielski jako jeden z języków wiodących. I to miało być takie nawiązanie do she, jako że to jest firma kobieca, ale mamy też szablon, czyli taki schemat działania graficzny dla firmy graficznej i miałyśmy zamiar w ogóle na samym początku. Ale taki właśnie trochę inny schemat też, trochę inny, no właśnie dlatego inaczej zapisany, bo nie taki utarty, zwykły schemat, ale coś, jakieś ustalone działania, ale nie takie sztampowe. Tak, no i oryginalnie chcieliśmy projektować szablony takich grafik do użycia dla
marek kobiecych. Miały to być całe zestawy różnych projektów pod media społecznościowe, gotowych brandingów itd., itd. Nasza ścieżka troszkę inaczej się potoczyła i stwierdziliśmy, że zanim zaczniemy projektować szablony do szerokiego użycia, musimy naprawdę rozumieć, co robimy i dlatego zwróciłyśmy się ku projektom indywidualnym, jeden na jeden i kiedy tak zrobiłyśmy, to dodałyśmy też ten człon nieszablonowy, szablon, żeby właśnie jeszcze to wyjaśnić, tak, to właśnie może ten taki trik językowy też zastosować, żeby było tutaj taka gra słów, zabawa. Bo generalnie takim naszym ważnym elementem w pracy codziennej jest zabawa. To jest taka wartość, na której osadzamy się. Dlatego może mieć wrażenie, że jesteśmy takie przyjazne dziewczyny, bo my generalnie lubimy się śmiać i lubimy, kiedy nawet rzeczy ważne robimy z pewnym luzem. To nie musi być takie wyżyłowane, że Boże, ja już tu umieram przy tworzeniu tej marki, tylko właśnie to jest moje, ja się mam tym trochę pobawić, no bo to jest przecież fragment mojego życia, a przy marce osobistej to jest duży fragment mojego życia, no więc nie można na takiej totalnej spince do tego podchodzić. Super, super. Okej, to bardzo fajnie. No to już wchodzimy na ten temat marki przy okazji tego, że wyjaśniłyście swoją nazwę i kolory. No ale tak, nazwa i kolory to oczywiście jest tylko kawałek marki. I ja przyznam, że na początku, kiedy zaczęłam prowadzić biznes, to tak w ogóle nie za bardzo wierzyłam w to, że kolory czy nazwa to mają takie znaczenie. Nie? Potem przyszła ta mądrość, że jednak to też ma znaczenie, no ale na pewno nie jest to jedyna warstwa taka, to jest ta warstwa zewnętrzna, ale nie jest to jedyna warstwa, jeśli chodzi o markę. Ja chciałam Was zapytać, jak wygląda w zasadzie Wasza praca z klientkami, jeżeli przychodzi do Was klientka i chce, żeby ta marka lepiej się prezentowała, to znaczy, że powiedzmy robię coś fajnego, no wiem, że mogę dać wartość, tak, ale no jakoś ludzie mnie nie widzą, tak? Czy jako przedsiębiorcy, przedsiębiorczyni nie jestem tak widoczna, jakbym chciała, może też nie wyróżniam się w taki sposób, może ten wizerunek jeszcze też nie jest taki spójny. No i teraz przychodzę do Was albo chcę się zająć tym sama, tak? Bo na początku prowadzenia firmy też wiele osób ma także budżet jest powiedzmy ograniczony, więc może będę chciała zająć się tym sama. Więc o jakich krokach powinnam myśleć, czy jak wasza praca z klientkami, czy to są jakieś kroki, jakieś elementy, przez które przechodzicie, żeby dojść do tego, no właśnie, jakie kolory, jaka nazwa, jaka strona, ale coś głębiej z tego musi na pewno wynikać, nie? Wiesz co, no bardzo często jest tak, że rzeczywiście jeśli ktoś ma takie wrażenie, że czegoś brakuje, w moim wizerunku, muszę coś zmienić, muszę coś poprawić, żeby moja marka była bardziej widoczna i lepiej prezentowała się online, no to wiele osób myśli w ten sposób, że a pewnie mam za słabe logo, pewnie muszę poprawić najpierw logo i na tym się wiele osób koncentruje, a zupełnie niepotrzebnie, dlatego że wcale to logo nie jest takie potrzebne, żeby błyszczeć online. Owszem, może kiedy prowadzimy już taki biznes, gdzie jednak jest więcej tych punktów styku z klientem, czyli na przykład mamy tu na myśli jakąś markę taką modową, powiedzmy, tak, gdzie ktoś projektuje ubrania, wysyła paczki z tymi ubraniami, no to tutaj już wchodzą nam w grę metki, wchodzą nam w grę opakowania i tutaj to logo faktycznie w tym takim biznesie, który jednak w tych produktach fizycznych bardziej się osadza, no to to logo jest ważniejsze już tutaj na pewno. Ale generalnie, jeśli chodzi o marki, które raczej działają w świecie online, to logo wcale nie jest takie ważne. Od czego my zaczynamy rozmowę z klientką?
generalnie uświadamiamy, że wyrzucamy logo na razie z pamięci, odkładamy je gdzieś na półeczkę i staramy się, żeby brak tego logo nie stopował naszej klientki, bo też jest tak, że jak się zafiksujemy na jakimś elemencie tej identyfikacji wizualnej, czy to logo, czy kolory, to jest właśnie tak, ojej, nie mogę ruszyć, nie mam tego, no to jest blokada, więc staramy się tę blokadę odłożyć na półeczkę i zachęcamy klientkę w ogóle do tego, żeby wyszła też do swojej społeczności i zaczęła z nią rozmawiać, jeżeli już ją ma, bo społeczność to jest nieocenione źródło informacji, które właśnie nam później do pracy bardzo się przydają. I tutaj pierwszym takim elementem, który warto określić, to jest do kogo ja chcę mówić tą swoją marką, z kim ja mam w ogóle do czynienia, kto się wokół mnie zebrał. I tutaj najczęściej popełnianym błędem jest to, że skupiamy się na takich bardzo mierzalnych wskaźnikach. Czyli są to kobiety na przykład, mają tyle i tyle lat, mieszkają tu i tu, to nam mówi Facebook na przykład, tak może nam podpowiedzieć, czy Google Analytics może z naszej strony też nam podpowiedzieć, jacy ci ludzie są tak demograficznie. Ale zapominamy o tym, jakie oni mają potrzeby, pragnienia, w jakim są miejscu w swoim życiu. I kiedy brakuje tych informacji takich miękkich, to bardzo ciężko jest skonstruować tę warstwę wizualną właśnie. Więc tutaj uwaga dla wszystkich, którzy są na tym etapie, spróbujcie wchodzić dużo głębiej w postać tego klienta. Tutaj przykładowo możemy sobie pomyśleć o matce. Moim klientem docelowym jest matka. No dobrze, ale matka jedynaka, która stara się zajść w drugą ciążę, będzie zupełnie inne miała pragnienia i potrzeby niż matka w rodzinie wielodzietnej na przykład, prawda? Czyli ta matka to jest jeszcze która zdecydowanie... ma piątkę dzieci i absolutnie nie ma w ogóle czasu kompletnie na nic. Na nic, tak. Więc tutaj musimy pamiętać, żeby naprawdę myśleć o tych potrzebach i aspiracjach tych ludzi, do których mówimy. To jest taka jakby druga warstwa, tak? No bo te dane demograficzne, owszem, one są bardzo ważne, no ale troszkę za mało nam mówią. Dopiero kiedy sobie tą drugą warstwę nałożymy, taki nasz filtr, to dopiero wtedy zaczynamy sobie tego obraz tego naszego odbiorcy konkretyzować. No ale co w momencie, kiedy ktoś nie ma społeczności, bo mówiłaś o tym, że dobrze zapytać społeczność, a jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma, w ogóle startuje, no to oczywiście musi po prostu na pierwszy ten ogień zrobić jakieś założenia na temat swojego odbiorcy i po prostu po pewnym czasie, kiedy już zacznie działać, musi zweryfikować to i sprawdzić, na ile rzeczywiście się to pokrywa i być może wtedy po prostu wprowadzić jakieś zmiany w tym swoim modelu, tak? Stworzonym. Ja kiedyś przeczytałam bardzo fajne zdanie, że tej społeczności, właściwie tego idealnego, wymarzonego odbiorcy nie szukamy, tylko go określamy. Jak go my z góry określamy, to jest dużo większa szansa, że właśnie takie osoby przyjdą. No może nie w 100% pokrywające się z tym naszym modelem, ale jednak będą prezentowały znacznie więcej tych cech, a te pozostałe możemy sobie dograć, jak już tych odbiorców pozyskamy. Bardzo fajnie, że o tym mówicie, bo ja muszę powiedzieć, że zarówno moich wszystkich kursantek, zarówno w akademii, chociaż jeżeli prowadziłam szkolenia stacjonarne, to też i teraz kurs, który ostatnio sprzedawałam, sprzedaż dla nienachalnych, to samo. W zasadzie pierwsza rzecz, z którą zaczynam, i to nawet nie pod kątem marki, ale bardziej marketingu i sprzedaży, to jest określenie klienta idealnego i dokładnie tak jak mówicie, od strony właśnie wejścia tak bardzo głęboko. I klienta idealnego, bo spotkałam się z takim gdzieś z taką krytyką, że nie, to nie chodzi o klienta idealnego, perfekcyjnego. Nie, absolutnie nie. To chodzi o taką osobę z krwi i kości najlepiej, jeżeli już mamy społeczność, to żeby popatrzeć, którzy klienci są najbliżej mnie w jakiś sposób i z którymi się najlepiej współpracuje i którzy i najlepiej płacą i najwięcej kupują i są najfajniejsi dla mnie po prostu. I wybrać taką osobę i ją wręcz opisać od A do Z, a jeżeli nie mam takich klientów, to się rozejrzeć, kto mógłby być moim klientem, takim idealnym, nawet wśród kręgu dalszych i bliższych znajomych, nie? Żeby opisywać właśnie osobę
z krwi i kości, nie? Ale taką zdecydowanie jedną konkretną, bo wtedy jest łatwiej, bo większość chyba z nas na początku robi taki błąd. Ja to też widzę ciągle u moich kursantek, że jednak chcemy jak najszerzej patrzeć na naszą grupę docelową, nie? Żeby wszyscy od nas kupili, a jednak to jest właśnie ten błąd, bo jeżeli mówimy do wszystkich, no to wtedy docieramy do nikogo. Ale to jest takie trudne, bo najłatwiej jest nam określić te dane demograficzne, nie? Kobieta w takim i takim wieku, albo wszyscy w wieku takim i takim, o wykształceniu takim i takim. I to jest najłatwiej zrobić i dlatego tak, myślę, że wiele osób na tym kończy, nie? Tak, tak, no tylko to się okazuje, że to jest pół Polski, a tak, z tych naszych danych demograficznych, no i absolutnie po prostu nie udaje nam się wtedy dotrzeć tak konkretnie do tych... I to ma potem przełożenie absolutnie na wszystko, co robimy w firmie, na to, co mówimy, jak mówimy, jakie mamy kolory, jakie mamy kroje pisma. Absolutnie to się kładzie, jakby ten brak tego szczegółowego wyboru kładzie się cieniem na tych wszystkich innych aspektach. Ale powiedziałaś fajnie, że mówisz o wyborze tej persony w kontekście marketingu. I w sumie bardzo, bardzo słusznie, bo branding to jest taki z marketingiem perpetuum mobile, bo żeby można było marketować, czyli podawać komunikaty informacyjne i sprzedawać produkt, to musimy najpierw mieć komu to robić. I branding właśnie służy temu, żeby przyciągnąć te odpowiednie osoby, które już są trochę w tym naszym świecie, w tej naszej bajce i potem marketing wchodzi, który im mówi, co można i jak i po co. I jakby ciągle te dwa składniki w naszej firmie muszą działać, bo jeżeli nie ma jednego, to nie będzie pożywki dla drugiego i odwrotnie, tak? Więc tutaj z perspektywy marketingu i brandingu jest ten klient idealny równie ważny po prostu. Okej, super. To teraz zakładamy, że mamy tego klienta idealnego i mamy go określonego tak bardzo dokładnie, w sensie właśnie tych potrzeb, w sensie tej mamy, która, jakie ona ma frustracje, weźmy tą mamę jako dobry przykład, z czym się mierzy na co dzień, ile 15 różnych rzeczy musi zrobić w jednym momencie, tutaj dziecko płaczące, a tu ona chce karierę budować nadal, nie chce się pożegnać z tym wszystkim, czego się uczyła do tej pory ze swoimi ambicjami i tak dalej, i tak dalej i powiedzmy, no mamy sobie określoną taką kobietę, to co dalej, jeśli chodzi o markę? No jeżeli mamy już ustalonego odbiorcę, no to wtedy czas jest, żeby zabrać się za określenie tej tożsamości, to się pięknie mówi, tożsamości naszej marki. Czyli musimy się dokładnie zastanowić, jaki produkt czy jaką usługę będziemy oferować. No i co większego za tą naszą marką ma stać? Jaki koncept, jakie wartości, jaką będziemy mieli misję? Czyli jakby produkt lub usługa to jest już ten wynik naszego całego działania, ale produkt i usługa lub usługa muszą spełniać potrzeby tej osoby lub muszą dawać jej możliwość wejścia na taki poziom mentalny, nazwijmy to, do jakiego ta osoba dąży. Bo często w usługach tak się skupiamy na tym, że tak, to mi pomoże zrobić jakiś krok do przodu, ja coś rozwinę się, czy mój klient zdobędzie coś. Natomiast czasem jak mamy produkty fizyczne, to te produkty fizyczne, no owszem, spełniają jakąś tam funkcję, typu, nie wiem, mydło pozwoli się umyć naszemu klientowi, no ale nikt nie mówi o tym, że mydło, prawda, służy do mycia, to jest oczywiste. Więc jako marka musimy sprawić, żeby zakup mydła naszej marki dał naszemu klientowi wejście na ten poziom mentalny, na który chce. Czyli na przykład włączy go do jakiejś społeczności, tak? Jeżeli kupuję markę X, to włączam się do społeczności ludzi, którzy kupują markę X, a to jest społeczność, w której ja chcę być. I tak dalej. Czyli myślimy nie tylko o tym, żeby zrealizować jakąś potrzebę, bo tu jest oczywiście bardzo przyjemnie później sprzedawać, bo mówimy do takich potrzeb, które są ważne i wiemy, że naszemu klientowi na tym zależy, ale też warto myśleć o tym poziomie wyższym, czyli jak już kupi i stanie się moim klientem, to do jakiej społeczności dołączy, jak będzie postrzegany przez swoje otoczenie, bo to też są ważne elementy, to kim my chcemy się stać
ja po ludzie, nie tylko to, jaką potrzebę chcemy zaspokoić, czyli te dwie rzeczy. No i budowanie tożsamości marki zasadza się na tym, żeby określić wartości, które będą trafiały i do tych potrzeb, i do tych aspiracji, tak naprawdę. Tutaj bardzo często właśnie w tym momencie pojawia się zagadnienie archetypów marki, być może właśnie dla Twoich słuchaczek, Lidka, będzie to już też częściowo temat znajomy, ale jeżeli ktoś jest dopiero na początku, to te archetypy mogą być przytłaczające, tak rozumiem, dziękuję, szukałam dobrego słowa, mogą być po prostu przytłaczające, mogą być takim zbyt skomplikowanym systemem. I my zawsze zachęcamy do tego, żeby wyjść od innego sposobu, to znaczy postarać się określić po prostu taki zbiór przymiotników, który określa naszą markę. Oczywiście na początku, kiedy sobie siądziemy z kartką i wypiszemy, no to tych przymiotników może być i 10, i 15. To jest zdecydowanie za dużo, więc ten pierwszy krok to powiedzmy jest taka długa lista, którą w kolejnym kroku będziemy starać się coraz bardziej zmniejszać i zmniejszać, aż w końcu dojdziemy do 3 wyróżników, bo to jest taka ilość, którą jesteśmy w stanie faktycznie w wizerunku marki przekazać, tak? Trzy przymiotniki. Trzy przymiotniki. Jakie to mogą być przymiotniki? Jakby możemy iść od samego tego, jak my się zachowujemy, czyli na przykład eleganckie, tak, jesteśmy kobietami eleganckimi, czyli moja marka będzie elegancka, może być marka swobodna, tak, na drugim końcu od razu przeciwstawnie możemy sobie to rozpatrzeć. To może być marka opiekuńcza albo marka motywująca, to może być marka na przykład zachęcająca tak do takiego samorozwoju wewnętrznego, taka duchowa, albo może być taka czysto fizyczna, tak, stawiająca na przygody, jakieś takie no, cielesne doznania, nazwijmy to, tak, więc tutaj tych przymiotników naprawdę może być sporo, my akurat mamy takie bezpłatne ćwiczenie do pobrania u nas na stronie, gdzie ta lista już jest i można sobie przez nią przejść i trochę bardziej świadomie właśnie, bez tej presji, że ja muszę wymyślać te przymiotniki, to ta lista już jest, można sobie to przejść. To super, to określić. Ja Was proszę o podanie mi linka, a my załączymy pod podcastem tego linka do pobrania, dobra? I właśnie w tym ćwiczeniu idziemy przez najpierw 15 tych, czy 20 przymiotników, zawężamy do 10, zawężamy do 5 i do 3. I przy tych 3 to już naprawdę powinien być taki miks, który, uwaga, wiemy, że lubimy się czuć absolutnie wyjątkowe i myśleć, że nie ma innych takich jak my, więc zadbajmy naprawdę o to i sprawdźmy, czy taki miks 3 przymiotników przypadkiem nie istnieje już na rynku, tuż obok nas, do tego samego klienta. To jest też taki błąd, że bardzo się skupiamy na tym, że to my tworzymy tę markę, ona musi być taka jak my i tak dalej, i tak dalej. Ale warto jednak na etapie określania tożsamości marki rozejrzeć się odrobinę po rynku. Jednak luknąć, czy przypadkiem nie ma takiej samej marki, która te same przymiotniki próbuje swoim odbiorcom podać, swoim, czyli też moim, tak? Bo tu ważne, żeby to była taka sama grupa odbiorców. Bezpośrednia konkurencja to jest tak zwana. Tak, no bo faktycznie to jest tak, że jak tworzymy swoją markę, tak bardzo się koncentrujemy na tym, żeby ją wychuchać i po prostu, żeby ona była taka idealna i czasami zapominamy wyjść z tej takiej swojej skorupki i po prostu rozejrzeć się dookoła. To, że sam fakt tego, że jest ktoś, kto ma podobną usługę czy podobne produkty i do tego samego klienta, jak my chcemy, owszem, może być czasami takie no troszeczkę osłabiające wręcz, no bo już my sobie tutaj tworzymy jakieś wspaniałe wizje, a się okazuje, że przecież już tak naprawdę na rynku jest ktoś, kto to robi. Ale tak jak powiedziała Karolina, nigdy nie ma dwóch takich samych osób, nie ma dwóch takich samych firm. Jeżeli naprawdę Ci właśnie zależy na tym, jesteś zdeterminowana, to jak najbardziej ten pomysł trzeba pociągnąć dalej, no tylko postarać się jednak w jakiś sposób odróżnić od tej firmy, która już
na rynku działa, bo może być na przykład ktoś, kto dopiero zaczął, a może być ktoś, kto jest już na tym rynku od 5 lat i faktycznie tą pozycję już ma ugruntowaną, no to wtedy, jeżeli my wejdziemy na rynek z taką samą ofertą i z taką samą atmosferą, no będzie nam po prostu trudno się przebić. Może przykład ja podam. Tutaj super, właśnie, bo tak sobie... Przykład, tak to sobie dywagujemy. Pomyślmy sobie na przykład o wegańskich kosmetykach eko, robionych handmade. No to jak rozejrzymy się po rynku, to już trochę takich firm jest. Jasne. Więc zadbajmy o to, żeby te nasze 3 przymiotniki nie skupiały się tylko na tym, że jest eko, wegańskie i ręcznie robione, tak? Tylko traktujmy ręcznie robione jako inherentny taki element marki, nie akcentujmy go, zaakcentujmy w komunikacji coś innego. Tu nie chodzi o to, żeby z tych 15 przymiotników, które sobie na początku wypisaliśmy, w ogóle zapomnieć o tamtej reszcie, bo one nadal są, tak? One nadal charakteryzują naszą markę. Tylko żeby w komunikacji coś innego dać na pierwszy plan. Coś, co jest inne niż u wszystkich innych marek. Mm-hmm. Tak? Czyli na przykład zamiast tego handmade możemy tutaj w takiej marce wegańskiej eko dać takiego buntowniczego twista na przykład, tak? Że nie pielęgnujemy się tymi naturalnymi składnikami, żeby osiągnąć harmonię, tylko możemy sobie wyobrazić dziewczynę, która z maczetą przedziera się przez dżunglę. Tak? To jest właśnie ten taki totalnie inny koncept, ale nadal jesteśmy w eko-wegańskich kosmetykach. To jest ten wyróżnik trochę, nie? Tak, to jest ten właśnie wyróżnik, czyli fajnie, że ten wcześniej mówiłaś o tym, że co to ma być ten mój wyróżnik. Nie da się go tak do końca znaleźć, jeżeli nie patrzymy na to, co jest na rynku. Bo zawsze, kiedy już wiemy, co jest, warto iść w przeciwną stronę niż wszyscy inni, no być takim trochę pionierem, iść pod prąd. No to charakteryzuje te marki, które docierają do świadomości odbiorców, bo jeżeli zrobimy coś bardzo podobnego do tego, co już istnieje, no to możemy się zlać w świadomości odbiorców z kimś innym i dla tej osoby nie będzie miało znaczenia, czy ja kupuję X czy Y. No ja potrzebuję kosmetyku, no to już tam to go kupię w Rossmanie. Ale też tak, z drugiej strony patrząc na to, jeżeli będziemy się przyglądać tej naszej konkurencji, to też być może właśnie łatwiej nam będzie ten wyróżnik znaleźć z tego względu, że zobaczmy coś na przykład, co nam się nie podoba i pomyślimy sobie, o nie, tak, to ja nie chcę, żeby wyglądała moja marka. Nie chcę być tak odbierana. Nie chcę być tak odbierana, nie chcę się na przykład tak komunikować z klientami jak oni. I wtedy łatwiej nam po prostu dojść do tego, czego my chcemy, kiedy po prostu skonfrontujemy się z czymś, co już jest, przeanalizujemy to i ocenimy po swojemu, możemy właśnie łatwiej do takich wniosków dojść. Łatwiej niż wtedy, kiedy po prostu jesteśmy zupełnie zamknięci ciągle w tej naszej bańce i siedzimy i zastanawiamy się, jak tam, co tutaj jest. A potem wychodzimy na rynek i jest mały rozczar i potem jest nie, ja już tego nie chcę robić, w ogóle rzucam to i już nie będę kontynuować. No tak, myślę, na pewno że... będzie nieraz. Porażki się zdarzają absolutnie cały czas, natomiast myślę, że to, co kluczowe, to jest to, co powiedziałaś, Ania, że właśnie, że jak patrzymy na konkurencję, to żeby zobaczyć, co nam się nie podoba. Bo my właśnie patrzymy często na konkurencję, wydaje mi się, źle. To znaczy, albo się porównujemy, albo myślimy, oj, to wszystko już jest, no to co ja będę tutaj podobny pomysł dawać, nie? Jeżeli to już jest na rynku, często początkujące osoby szukają takiego bardzo oryginalnego pomysłu, który musi być, no nie wiem, bardzo odkrywczy, a często to nie jest konieczne. Jak jest konkurencja, to znaczy, że jest rynek, to jest dobrze. Ale tak jak mówisz, jeżeli spojrzymy na to, co nam się nie podoba o konkurencji, to tutaj właśnie jest możliwość wyróżnienia się. I w sumie ja jeszcze chciałam zapytać o, bo takie pytanie, które mi się nasuwa, to jest to, okej, jakie pytania mogę sobie zadać, żeby dojść do tych właśnie przymiotników, wyróżników. Wy macie tą listę, to będzie świetne do pomocy, ale może są jeszcze jakieś pytania, które mi ułatwią znalezienie tych wyróżników, mi jako przedsiębiorcy. Ja sobie
jak skorzystałam też z takiego pytania, pracując nad moją marką, przeciw komu czy przeciw czemu jesteś, nie? Czyli kto jest nie tylko pod względem konkurencji, ale ogólnie co ci się nie podoba w świecie, tak? Co byś chciała zmienić, gdzie widzisz, że no, z tym się nie zgadzasz, albo z tym chcesz walczyć, albo z tym, nie? To jest coś, co też może pomóc nam się wyróżnić. Czy są jeszcze jakieś takie pytania, które mogę sobie zadać, które mi pomogą? Ja tylko powiem, że super jest to pytanie, które powiedziałaś przed chwilą, bo ono zwraca uwagę na takie często kontrowersyjne tematy, a nie ma nic lepszego w brandingu niż polaryzacja społeczności, czyli kiedy mocno się opowiadamy za czymś, co może być kontrowersyjne, to jednych zrażamy do siebie na amen bezpowrotnie, ale inni za to nas bardzo kochają, czyli to nie są takie letnie uczucia, że no może być, ale w sumie to... Nie, bardzo mnie to nie obchodzi, ale jest właśnie to taka emocja, mocna emocja, która przywiązuje do marki. Więc to pytanie jest super. My jesteśmy bardziej fan i zabawny, więc często zadajemy pytanie, jaką osobą, być może ze świata, tak, byłaby twoja marka, gdyby mogła być faktycznie prawdziwą osobą, to kim by była? Czy to by była bardziej Beyoncé, która błyszczy, czy byłaby to bardziej Michelle Obama, prawda? Bo kiedy widzimy konkretne osoby, to od razu mamy taki odruch, żeby te przymiotniki właśnie wyrzucić z siebie. A, bo widzę tę osobę, to ona jest elegancka, stonowana, taktowna i tak dalej, tak? Michelle Obama versus Beyoncé, która jest ekspresyjna, która jest płynna w ruchach, która jest odważna, niczego się nie boi. No jeżeli jakby nie mamy tego takiego naturalnego flow przymiotników z siebie, może nie jesteśmy za dobre z polskiego, no to utożsamienie z konkretną osobą uruchamia ten przymiotnikowy flow. Super, to świetna wskazówka. To fajna wskazówka i to naprawdę fajne ćwiczenie, żeby postarać się w zupełnie taki inny, prawda, nie szablonowy sposób pomyśleć o swojej marce, czyli spróbować znaleźć jakąś osobę, która tak idealnie wpasowuje się właśnie w to, co my chcemy tą naszą marką reprezentować, czyli taki nasz ambasador. Taki ambasador. I potem codziennie rano wstajesz i mówisz sobie, jestem Beyoncé dzisiaj, ja zawojuję ten świat i wtedy wiem, z jaką też energią wchodzę w interakcję ze swoją społecznością, prawda? No bo te przymiotniki też mają taki cel, żeby nastawiać nas w ten sposób do komunikatów w naszej społeczności, bo to nie tylko są komunikaty wizualne, bardzo ważne, ale też po prostu kopii tekstów, kopii postów, to już jest taka nasza szara codzienność przedsiębiorczy, kiedy musimy usiąść i coś napisać, po prostu coś powiedzieć. Więc ta energia, z którą zaczynamy pisać, ten ton, to nastawienie, też super właśnie realizuje założenia naszej marki, bo pomaga je realizować w każdym jednym momencie działania. Okej, super, to tak, mamy, zakładam, tak, bo przechodzimy dalej przez kroki określania naszej marki, czyli mamy klienta idealnego, jego potrzeby i tak dalej, mamy określone pewne wyróżniki, zakładam, że mamy te trzy hasłowe, najważniejsze słowa, które określają naszą markę i co dalej? Jeżeli jesteśmy na tym etapie, że to już mamy właśnie wypracowane, to przychodzi moment na to, żeby stworzyć swoją taką formułę, którą nazywamy Brand Bio. I to są takie dwa, trzy maksymalnie zdania, w których zawieramy właśnie te wszystkie te podstawowe informacje, czyli kim jesteśmy, co tworzymy, czy co oferujemy, jakie produkty czy usługi, dla kogo, no i do tego jeszcze w jakich czasach, w jakim środowisku, w jakim miejscu, tak? Musi też znaleźć się jakiś taki element, który no jeszcze dodatkowo jakoś dookreśla te wszystkie pozostałe informacje.
I kiedy mamy już to brandy określone, możemy z nim śmiało iść w rynek, bo możemy zamieścić je na stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych. To już jest taki komunikat, który bardzo precyzyjnie określa, komu i co świadczymy, w jaki sposób, w jakim celu. I te informacje super się przydają, żeby stworzyć moodboard marki, czyli ten kolejny krok, który nas już przybliża do tych graficznych elementów marki, do tej identyfikacji wizualnej. I tutaj bardzo fajną metodą jest wyjęcie z brandbio tego naszego klienta i wstawienie go do moodboardu jako ten pierwszy obraz. Moodboard to inaczej tablica inspiracji, która ma nam nakreślić taki ogólny wizerunek, ma być takim naszym kompasem wizerunkowym na przyszłość. I ten nasz klient idealnie jest bohaterem naszego moodboardu. Możemy z internetu poszukać sobie zdjęcia takiej osoby, która właśnie obrazuje idealnie naszego klienta. Następnie wybieramy sobie kolejne elementy związane z tym klientem, czyli doklejamy do moodboardu jego środowisko pracy, jego czy środowisko domowe. Doklejamy do moodboardu faktury, tekstury, z którymi on się tam może stykać w tym swoim otoczeniu. Dodajemy też faktury, które są związane z naszym produktem i może się klient spotkać z nimi dzięki nam, dzięki naszej marce. I te wszystkie elementy zaczynają nam się układać w taki zbiór kolorystyczny, spójny ze sobą. To się stanie przez przypadek, nawet jakby nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale jeżeli dobrze wszystko pookreślamy sobie na początku, to ta tablica inspiracji będzie naprawdę ze sobą grała. I na tym etapie, nawet jeżeli trochę się boimy tych technikaliów typu określania kodu koloru, tak, no bo dążymy gdzieś tam do tego, żeby tam nazwać tą paletę, ale jeżeli nie czujemy się na siłach, to jeszcze nie musimy tego robić. Wystarczy, że spojrzymy na ten moodboard, w którym na przykład będą brązy, będą jakieś żółcienie, tak, i to już będzie dla nas wskazówka, w jakiej tonacji my się powinnyśmy obracać w ogóle. To jeszcze nie mówimy o żadnych heksach, ale już mamy ten klimat, już czujemy to, że ta nasza osoba, do której mówimy, potrzebuje takiego a takiego anturażu, takich a takich kolorów. Czyli może się na takiej tablicy, powiedzmy, znaleźć mama, która, powiedzmy, ma jedno dziecko czy dwójkę, ale to drugie dziecko dopiero co się urodziło, czyli powiedzmy sobie, no zazwyczaj, bo mówiłaś o tych fakturach i teksturach, myślę, że to może być takie trochę ciężkie, żeby sobie to wyobrazić tak w teorii, no to co taką mamę otacza? Jeżeli jest mamą noworodka, no to prawdopodobnie są to jakieś miękkie chusty, jakieś takie materiały, które otulają to małe dziecko, są to jakieś kocyki, są to raczej no takie miękkie, przyjemne rzeczy, czyli od razu już pojawi nam się na przykład w takiej tablicy inspiracji ten element takiego otulenia, czegoś miękkiego, przyjemnego, czegoś ciepłego, czyli prawdopodobnie jeśli chodzi o te kolory, to tutaj też to się nam odzwierciedli od razu, tak, że to pewnie będzie jakaś taka paleta raczej stonowana, delikatna, zgaszona, może tam będą jakieś pastele, na pewno nie będą to żadne krzykliwe kolory, tylko coś delikatnego, tak? Czyli to jest właśnie mniej więcej taki obraz, który możemy sobie stworzyć na początek, zanim pójdziemy faktycznie do doboru kolorów. No, do technikaliów. Kolejny oczywiście etap. Tak, to jest dalszy ciąg wybierania kolorów. Kiedy ten klimat mamy już określony, to fajnie, żeby jedno z tych zdjęć tablicy inspiracji stało się takim naszym wiodącym, głównym nośnikiem feelingu marki, jak my to mówimy. Czyli spoglądamy na to i wiemy, że to zdjęcie ma w sobie wszystko to, co my chcemy przekazać. Fajnie, jeżeli jest postać, no bo cały czas nie spuszczajmy z oka naszego klienta, to on jest w centrum naszego biznesu. Ale nie musi być to klient. I takie zdjęcie możemy sobie wrzucić do generatorów palet kolorystycznych. To są bardzo intuicyjne, proste narzędzia. Takie narzędzie znajduje się między innymi w Canwie, czyli bezpłatnym programie do obróbki graficznej. Tam możemy w zakładce palet kolorystycznych wrzucić zdjęcie i program sam nam wygeneruje 4 kody kolorów, które znajdują się na tym zdjęciu. I akurat ten program jest taki, że daje nam te 4 możliwości i tyle, ale jest jeszcze drugi
ciut bardziej zaawansowany program, ale naprawdę nie ma się co go obawiać. To jest Adobe Color, gdzie możemy też wydzielić cały motyw kolorystyczny ze zdjęcia. Kiedy tam wrzucimy zdjęcie, to mamy możliwość jeszcze sterowania tymi kolorami, punkcikami, przemieszczania ich po zdjęciu i to jest bardzo pomocne wtedy, kiedy konkretny odcień chcemy złapać, bo już czujemy, że na przykład nasza paleta ma być stonowana, tak ma być wygaszona, bo całe zdjęcie jest właśnie takie napowietrzone i doświetlone, no ale potrzebujemy złapać konkretny odcień, więc możemy sobie tym punkcikiem po zdjęciu jeszcze pojeździć. I za każdym razem program przeliczy pozostałe kolory i dopasuje nam idealnie skomponowane według wszelkich reguł kolorystycznych, zgodne ze sobą barwy. Właśnie, właśnie, to jest ważne, że to są od razu palety, które są dobrane odpowiednio kolorystycznie, pasujące do siebie tonacje. Potem tylko oczywiście trzeba zapamiętać sobie kody tych kolorów, bo tam ten program podpowiada, jaki to jest kod, więc to można zapisać i wtedy już z tej takiej palety możemy korzystać. I tu warto taką gotową paletę skontrastować z naszym moodboardem. Czy to się faktycznie ze sobą klei? Czy te kolory mówią dokładnie to samo, co mówi nasz moodboard? Jeżeli nie, no to być może warto jeszcze nad tymi kolorami popracować się w innych programach, gdzieś rozjaśnić jakiś kolor, czy przyciemnić, bo to są takie już drobne niuanse, które się bardziej liczą tak naprawdę przy technicznym wykonywaniu grafik, jakichś banerów, tak? Kiedy mamy faktycznie użycie tego koloru w tej czystej postaci, tak? Czyli on nie występuje na zdjęciu jako jeden z miliona, tylko mamy na przykład tło konkretnie do stworzenia. No więc jeżeli mamy tło, no to też ten odcień, czy ten kolor jest taki bardziej wyrazisty, bardziej do nas dociera, tak? Bardziej niż na zdjęciu. Więc tutaj na przykład możemy polecić bardzo serdecznie taki program, wszystko bezpłatne, Color Hexa. Color Hexa nazywa się i akurat w Color Hexie możemy wrzucić ten nasz główny wybrany kolor i po zaakceptowaniu wyświetli nam się cała gama różnych informacji o tym kolorze. Między innymi będziemy miały takie suwaczki właśnie do rozjaśniania i przyciemniania tego koloru. Czyli jeżeli chcemy tło na naszej grafice, no to możemy rozjaśnić, ale cały czas zostać w tym kolorze, tak? Cały czas w tej samej barwie. Tylko po prostu dodajemy coraz więcej bieli, bieli. I to narzędzie pozwala właśnie bez wprowadzania dodatkowych kolorów, bo żeby nie zrobił się za duży miszmasz chaos, prawda, żeby tych barw nie było 15, to nadal jesteśmy w tej samej barwie, tylko ją rozjaśniamy lub dociemniamy na przykład dla tekstu. Tak? Chcemy zapisać tekst na naszej stronie internetowej czy na jakimś komunikacie, to potrzebujemy jeszcze ciemniejszego odcienia tej naszej głównej barwy. I nawet na tej jednej barwie tak naprawdę można jechać za przeproszeniem, bo cały czas mamy ten, tak, można naprawdę dużo zdziałać, tylko właśnie trzeba pamiętać o tych neutralnych takich skrajnych odcieniach tego koloru, które pozwalają nam na naprawdę dużo różnych takich manipulacji później w grafice. Okej, to bardzo ciekawe. Ja tutaj wychwyciłam taką rzecz ważną, wydaje mi się, jeśli chodzi o ten moodboard, że mówicie o tym, żeby właśnie moodboard, ta pierwsza próba określenia tych wszystkich kolorów, ale też tekstur i tak dalej, że centralną rzeczą jest w nim klient. Czyli nie idziemy jeszcze w stronę ja i moja marka, tylko mój klient i czego, gdzie on przebywa, jakie otoczenie i tak dalej. Także u mnie to zupełnie kolor czerwony, tak, bo on gdzieś tam u mnie się znalazł w pewnym momencie. Absolutnie widzę, że błąd, musiałabym to wszystko przemyśleć od nowa. Bo nie, się no spokojnie. To jest jedna z się zupełnie ode mnie, tak, gdzieś tam i potem tak został i już przyrósł do mnie w tym momencie. Ale tak, ale zobacz, że ty jesteś bardzo wyrazistą marką osobistą. To też jest troszeczkę inaczej, kiedy stawiamy bardzo mocno na siebie, właśnie akcentujemy, bo to my jesteśmy tą charyzmatyczną postacią i
inne właśnie te przymiotniki, inne elementy naszej marki akcentujemy wtedy, niż kiedy jesteśmy marką, która no właśnie ma tego klienta postawić w centrum. Jakby musimy zawsze w tym strategicznym podejściu dokonać pewnego wyboru. Nie możemy być i tu, i tu, i w każdy możliwy sposób, bo znowu wracamy do punktu wyjścia, że jesteśmy dla wszystkich i dla nikogo. Jeżeli stawiamy na siebie i na swoje wyróżniki, to musimy mieć pewność też, że znajdą się osoby, które z angielska mówiąc rezonują z tym, tak? Które ten sam... Tak, zidentyfikują są, się. Naprawdę są, są bardzo do nas podobne. I teraz gdybym, tak tutaj mogę powiedzieć inside, gdybym stawiała na to tylko jaka ja jestem, to powiem Ci szczerze, że nie znalazłabym pewnie wielu odbiorców, bo jestem takim bardzo zadaniowcem. Jestem taką osobą, która ma bardzo jasny cel, musi mieć wyliczone i tak dalej. I wiem, że wśród kobiet to nie jest taki bardzo popularny styl działania. Więc bez mojej Ani to po prostu nasza firma pewnie by padła, gdybym tylko ja miała nią zarządzać. Więc właśnie tu, pomimo tego, że nasze sylwetki są dość wyraźne, to jednak jest akcent na tego klienta, który jest spokojniejszy, on potrzebuje tej harmonii od Ani, potrzebuje tego poprowadzenia, wytłumaczenia, potrzebuje też czasem kopniaczka motywacyjnego, to ode mnie właśnie, ale dzięki temu, że aż tak mocno nie akcentujemy siebie samych, no jesteśmy Karla i Ania, ale duet. To też jest inaczej niż jak jest zupełnie tylko jedna osoba i wszystkie światła, wszystkie reflektory na tę jedną osobę. Ale wracając jeszcze do tego czerwonego, to też fajnym pomysłem jest, żeby po prostu poczytać sobie o tym, co każdy kolor komunikuje. Tak poza tym, żeby dobrać to świadomie do swojej marki, to żeby też jakby mieć wiedzę generalnie na ten temat, są to bardzo przydatne informacje, otwierają oczy, wydaje nam się, że no kolor, co to tam ten kolor, a jednak kolor może bardzo dużo, kolor konkretny wprowadza nas w taki albo inny nastrój właśnie, albo nas motywuje do działania, albo nas uspokaja, albo nas wycisza, albo rozwesela, tak? Więc w zależności od tego, jaka ma być moja marka, to taki kolor powinnam wybrać, więc oczywiście jeżeli jestem, tworzę firmę, która powiedzmy sobie na przykład jestem coachem, pomagam ludziom układać ich życie, ale mam właśnie taką markę otulającą, generalnie wspierającą i wyciszającą, nie tak bardzo stawiam na motywowanie, a raczej na układanie tego krok po kroku, no to nie wybiorę tego twojego na przykład czerwonego, no bo to po prostu nie będzie pasowało wizerunkowo do tego, co ja chcę moją tą marką komunikować, przekazać. Tak. Czyli to też takie ćwiczenie do wykonania, żeby w ogóle się zorientować w tym, co można, bo okazuje się, że kolorem naprawdę można komunikować bardzo dużo i jeżeli jest to dla nas pierwszyzna, że się stykamy z tym zagadnieniem, to naprawdę może być to zaskakujące wręcz. Można dużo odkryć. Tak. I tutaj też możemy polecić artykuł, bo miałyśmy sygnały od naszych odbiorczyń, od naszych fanek, że potrzebny jest taki artykuł, który zbiera to wszystko właśnie i jest taki artykuł u nas na blogu, kompendium kolorystyczne, gdzie każdą barwę omawiamy, podajemy przykłady, gdzie można ją zastosować i w jakiej branży na przykład też, bo to też jest przydatne. To super. Więc no tutaj podamy tutaj linka. Zapraszamy, tak, zapraszamy. Takie kompendium też oferuje Canva, tylko że po angielsku, tak? Czyli trzeba już trochę bardziej śmigać, żeby zrozumieć wszystko i tam tych kolorów jest nawet więcej odcieni, tak? Bo tam można sobie wybrać bardziej cytrynkowy żółty, czy bardziej słoneczny żółty, tak? I można sobie poczytać. Tylko no, tak jak mówię, po angielsku, więc tu dla osób bez znajomości będzie to jakaś bariera. No fajnie, to podlinkujemy w każdym razie wasz artykuł, także żeby każdy mógł sobie poczytać, ja na pewno poczytam też. Ja wiem, że
czerwony mi samej dodaje energii, a ja w pewnym momencie stwierdziłam, że jest mi to potrzebne, bo jestem z natury osobą bardzo taką spokojną właśnie i stonowaną, więc to z jednej strony jest w jakiś sposób kontrast, ale z drugiej strony właśnie powoduje to, że ja się zbieram i mówię energia, tak? Więc... I twoje klientki tak samo paradoksalnie, to może być kolor wybrany dla twoich klientek, bo one potrzebują tej motywacji do tego, żeby wziąć się z tematem za bary i konkretnie coś zrobić. Więc to właśnie to są te różne potrzeby. Są osoby, które w takiej presji by powiedziały, o nie, nie, ja dziękuję. Potrzebowałyby raczej czegoś takiego w stylu poklepania po plecach. Ale muszę powiedzieć, że wiedząc to, co wiem teraz już po naszej rozmowie, to myślę, żebym zaczęła od początku i nie wiadomo, co by wyszło, może właśnie wcale nie czerwony. Także ja jestem bardzo przekonana do tego, że nasz klient powinien być w centrum, więc daj mi to do myślenia, dziewczyny. Zbadaj, no zawsze taki case study, potem ciekawe wnioski, co było, co jest, dlaczego tak się stało, ale też słuchajcie, jeżeli macie markę, drodzy słuchacze i słuchaczki, to nie popadajcie też w taką przesadę, że okej, to dzisiaj wszystko do kosza. Dlatego, że jeżeli już przez ileś lat używacie danego koloru, no to wasza społeczność was identyfikuje z tym kolorem. Być może warto wprowadzić jakiś kolor dodatkowy, tak? Jakieś delikatne takie przejście zrobić, a nie wszystko na raz. Te tak zwane rebrandingi, gdzie wyrzucamy wszystko do kosza, to są bardzo kosztowne procesy, które mogą być na dobre, mogą być na złe. Więc my zdecydowanie w małym biznesie zalecamy metodę małych kroczków, czyli powolutku wprowadzam jakieś nowinki, nowości graficzne, kolorystyczne i sprawdzam, jak to działa na bieżąco, bo może się okazać, że po prostu zgromadziliśmy takich odbiorców wokół siebie, którzy biorą wszystko fajnie, jak jest teraz i nie potrzebują tych zmian, więc po co tracić energię. Na pewno jest wiele tematów, które też czekają na załatwienie, więc czasem to... Jasne, że tak, jasne. I są też przykłady z takich dużych firm, takich nieudanych rebrandingów, prawda? Ja nie pamiętam w tej chwili, ale chyba Coca-Cola czy Pepsi miała też taki nawet zmianę logo, którą musiała w końcu wycofać, bo to absolutnie nie zażarło, nie wiem, gdzieś o tym czytałam. Także rzeczywiście trzeba z tym uważać, nie? Tak. No właśnie. Więc powolutku, małe kroki, jeżeli nam coś... żadnych nerwowych ruchów. Jeżeli nam coś się nudzi, bo to też czasem te zmiany wynikają z tego, że ojej, już tyle lat, robię to w ten sam sposób, no coś bym nowego zrobiła. Okej, zrób coś delikatnie nowego, natomiast no nie rzucaj się na głęboką wodę, bo może to przynieść więcej szkody niż pożytku, a pamiętajmy, że nawet jeżeli my coś mówimy setny raz, to jest duża część naszej społeczności, która słyszy to po raz pierwszy. Dokładnie. Więc my naprawdę możemy mieć już przesyt. Dlatego musimy kochać swoje biznesy, bo przez wiele lat musimy robić to samo w ten sam sposób, konsekwentnie, ale tak, no po prostu easy. No tak jak mówisz, bo ta konsekwencja to jest rzecz bardzo ważna i mi się też nasuwa taka refleksja, że budowanie marki, tak? Bo mówimy tutaj o takim procesie, powiedzmy, brandingu na początku, kiedy zaczynam, lub ewentualnie rebrandingu, to jest proces, gdzie tam przez ileś kroków, powiedzmy w kilka tygodni, przechodzę i mówię, okej, to są moje kolory, to jest moje logo, to są moje przymiotniki, wyróżniki i to jest moja tożsamość, tak? No ale na markę tak naprawdę pracujemy latami, prawda? To jest proces. Tak ja przynajmniej z mojej perspektywy doświadczenia widzę, że no zanim to cokolwiek, co chcemy komunikować, to w ogóle dotrze do tych odbiorców, to jest chwila, to nie jest 5 minut, to nie jest nawet rok, to są faktycznie lata i ten proces po prostu trwa, więc ta konsekwencja jest tutaj bardzo ważna rzeczywiście. Tak, im bardziej jesteśmy konsekwentni, tym krócej to trwa, można powiedzieć, bo nie wprowadzamy żadnych rozpraszaczy, nie próbujemy co chwilę zmieniać, więc ta wiadomość, ten message dociera coraz bardziej precyzyjnie
jak najbardziej my się zgadzamy i z tą konsekwencją wiemy też, że jest po prostu problem, bo tyle rzeczy nas otacza jako twórców marek, jako użytkowników internetu, to jest po prostu nieustanne kuszenie, bo wchodzą nowe trendy, my chcemy być na czasie, więc próbujemy sięgnąć po coś. I w sumie ciągle mamy taką pokusę, żeby coś zmienić, prawda? Tak. Bo właśnie naturalne jest to, że się porównujemy do innych, widzimy, że tam ktoś, kto w podobny sposób działa jak my, już to sobie wprowadził, jakieś nowe rozwiązanie, no to może my też, a może my coś tu dodamy, a może coś zmienimy. No i ciągle to jest taki proces właśnie non stop, to po prostu jak w kołowrotku, a zawsze trzeba starać się jakoś tak zrobić ten krok wstecz i zastanowić się, czy to pasuje do mnie, czy faktycznie jest mi to potrzebne, czy to jestem ja, czy to są moi odbiorcy, czy to wszystko się klei i spina nadal w ten spójny wizerunek. No, bardzo ważna sprawa i ciężko do osiągnięcia, ale da się. Da się. Trzeba sobie wydrukować moodboard swój, powiesić przed oczami i każdą decyzję po prostu spoglądać na moodboard i mówić tak, to będzie dobre, robię to. Pasuje. No to też nie jest tak, dobra, że rada. Wybieramy sobie te kolory, szczególnie na początku, tak? Właśnie jest takie przeświadczenie o tym, że to jest takie bardzo ważne, ja to muszę teraz ustalić sobie raz i po prostu to już będzie na 100 lat i niemalże krwią zapisane i nigdzie tam się tego nie da potem zmienić. No oczywiście, że to tak nie działa i wiadomo, że my się zmieniamy, w sensie osoby, które tą markę tworzą, się zmieniają. Obserwujemy tych naszych odbiorców. Być może za jakiś czas będziemy chcieli dotrzeć do kogoś innego albo stworzymy nowy produkt, nową usługę. Stwierdzimy, że ten biznes, który wymyśliłyśmy na początku, no chcemy jednak zmienić coś jednak tą naszą misję jakoś tam sobie przewartościować. Życie to się nazywa. No i wtedy oczywiście musimy wprowadzać te zmiany na bieżąco. To nie jest tak, że ustalamy raz i już w ogóle pozamiatamy, koniec. Tak. Dlatego właśnie zwróciłam uwagę na tą ogólną aurę i różne odcienie, które się zawierają w moodboardzie. Bo nawet jak nie mamy tych hekstów wybranych, tych kodów, to już możemy sobie iść i z takimi odcieniami podziałać i na przykład stworzyć sesję wizerunkową. To jest bardzo, bardzo ważne element, jeżeli macie budżet na inwestycję tylko jedną taką w swojej firmie, to raczej nie radzimy iść do grafika po logo, tylko radzimy iść do fotografa po porządną sesję wizerunkową, w której uchwycimy klimat marki, w której zawrzemy te kolory z moodboardu, te różne odcienie, te niuanse, tak, pojawią się, gdzie będziemy mieć atrybuty, które są bliskie naszemu też odbiorcy, przez co odbiorca się chętniej, łatwiej z nami utożsami. Więc tutaj tym kolejnym krokiem po określeniu nawet nie heksów kolorów, tylko ogólnie stylu kolorystycznego, to naszym zdaniem powinna być sesja wizerunkowa, bo ona pozwala naprawdę ten connection złapać, tą relację nawiązać. Tak, dzięki zdjęciom faktycznie ta marka może zacząć tak błyszczeć. Oczywiście trzeba to połączyć z tymi komunikatami, z tą warstwą językową, z tym to nasze brand bio, o którym też mówiłyśmy dzisiaj. Bardzo jest ważne, żeby to jedno z drugim połączyć, ale na zdjęciach można bardzo dużo zakomunikować i właśnie w taki sposób zdjęcia twój odbiorca zobaczy od razu. Te komunikaty musi wczytać, musi się tam wygryźć. I też pytanie, jak na przykład wejdzie na stronę internetową, mało osób czyta 100% tego tekstu, tylko raczej skanuje. Skanuje, prawda? No a zdjęcia rzucają się nam od razu, wybijają się na pierwszy plan i dzięki nim możemy w taki właśnie ten bezpośredni sposób dotrzeć od razu do... Podprogowo niemalże. Tak, niemalże podprogowo do odbiorcy. No i możemy przecież tak naprawdę wszystko na tym zdjęciu pokazać, bo w zależności od tego, co wybierzemy, możemy pokazać i właśnie jakąś przygodę, i nostalgię, i radość. No co tak naprawdę nam się zamarzy w tej naszej marce, co wybierzemy, to jak najbardziej możemy pokazać na zdjęciu.
Super, to jest temat, na który myślę, że oddzielnie mogłybyśmy porozmawiać przez dłuższy czas, ale ja tutaj podpisuję się w 100%. Dla mnie zrobienie sesji zdjęciowej to była ogromna różnica. Sama widziałam po prostu odbiór, tak, ale jak w ogóle strona internetowa się prezentuje z takimi profesjonalnymi zdjęciami, jak profil może się prezentować, jeżeli masz już jakieś produkty, kursy online, ale czy szkolenia, czy coś, to dla mnie takimi pierwszymi krokami przy promocji szkoleń takich tych na sali stacjonarnych, jeszcze przed koroną, długi czas, to było zaproszenie fotografki na szkolenia i zrobienie nawet zdjęć po prostu takich spontanicznych, ale podczas szkoleń. To zupełnie inaczej się przekłada niż jakieś tam zdjęcia stokowe wzięte skądś, prawda? Widać żywą osobę, mnie, która szkoli i to tak samo, jeśli chodzi czy o sprzedaż produktów fizycznych, czy o naszą markę osobistą, to jest ogromna różnica, nie do nieprzecenienia, faktycznie taka sesja. Z doświadczenia też możemy potwierdzić, bo w naszym przypadku sesja tak samo zadziałała jak u Ciebie. To po prostu była nagłe przyspieszenie, nagła zmiana, więc zdecydowanie polecamy inwestycje w sesję zdjęciową. Tak, a ja jeszcze dodam tak anegdotycznie, że właśnie wczoraj sprawdzałam nagrania. Nie wiem, czy znacie Hotjar, to jest narzędzie do sprawdzania nagrań, jak ludzie chodzą po Twojej stronie. No to dopiero jest konfrontacja za każdym razem, kiedy tam sobie spojrzę, bo wczoraj właśnie Hotjar mi powiedział, że skompletował 100 nagrań nowych, no więc przejrzałam tak z 20. Och, jak ci ludzie nie czytają. Tylko faktycznie to jest od hasła do następnego hasła, do zdjęcia, do następnego hasła i dobrze sobie uświadomić, jak ludzie właśnie przechodzą przez naszą stronę internetową, ale przecież na przykład profil na Instagramie, jeżeli ktoś wchodzi nowy, no to podobnie się dzieje, tak? No to patrzymy na jakieś tam zdjęcia, czy w ogóle nam się podoba, tak? Jeżeli zdjęcia się podobają, to wejdziemy na 3-4, zobaczyć, co tam jest napisane, no i potem decydujemy, zostajemy, czy nie zostajemy, więc to jest pierwsza rzecz, na którą ludzie patrzą. Tak jest, dokładnie. Tak jest. Dokładnie, dlatego jeżeli właśnie ktoś zastanawia się nad tym, ma wrażenie, że brakuje mu czegoś w wizerunku marki, w pierwszej chwili być może pomyśli o tym logo, a my zachęcamy, żeby jednak nie logo. Taka ona klamra nam się zrobiła z naszego spotkania. Tak, to może być zaskakujące, no bo przecież zajmujemy się grafiką i to jest nasz konik, nasza pasja, a tutaj zachęcamy do robienia zdjęć. No ale faktycznie te zdjęcia wizerunkowe to jest to, na co odbiorca zwraca uwagę w pierwszej kolejności. Tak jak mówisz, właśnie wzrokowo przeskakuje sobie, czy to na tym profilu na Instagramie, czy na stronie internetowej tak samo, więc zdecydowanie warto w to zainwestować. To nie musi być wcale na początek jakaś ogromna sesja, tam 20 zdjęć, to może być spokojnie jakieś tam 5-10 ujęć, które pozwolą nam na to, żeby te zdjęcia po prostu zakomponować w kilku miejscach na stronie. No i wtedy efekt takiego odświeżenia i dodatkowego przyspieszenia, że tak powiem, dla marki jest zdecydowanie gwarantowany. Podpisuję się pod tym. No dobrze, no to mamy zdjęcia i co dalej? W zasadzie zostały nam do wybrania tylko kroje pisma i tutaj tak jak kolory mają swoją psychologię, to my lubimy mówić, że fonty też mają swoją psychologię. To już jest dla bardziej wtajemniczonych, można powiedzieć, że tymi krajami pisma możemy podkręcić jeszcze atmosferę naszej marki. Możemy wybrać kroje bardziej takie fikuśne, nazwijmy to, ale możemy i tutaj raczej polecamy w ogóle w internecie nie przesadzać z tymi fikuśnościami, tylko zrobić taki wybór, który będzie czytelny.
podjąć taką decyzję, która pozwoli naszym odbiorcom faktycznie przeczytać ten nagłówek na naszej stronie, bo mamy niedużo tej uwagi odbiorcy, więc już nie dokładajmy mu kolejnej przeszkody w postaci nieczytelnego, zawijasowego kroju pisma. Te zawijasowe kroje pisma są fajne w markach osobistych, no bo właśnie imitują to zaangażowanie, ale radzimy używać takich krojów tylko w dopiskach, na przykład pozdrawiam albo cześć na stronie internetowej czy w jakimś dokumencie na grafice, a wszystkie inne komunikaty raczej krojami bezszeryfowymi lub szeryfowymi, ale o czytelnej takiej linii. Szeryfowe to takie z daszkami, może wyjaśnię, a bezszeryfowe to takie proste litery bez żadnych już wykończeń dodatkowych, ozdobnych, taki najprostszy minimalistyczny krój. Chodzi o to, żeby było czytelnie, a ewentualne te zawiasy mogą być dodatkiem, ale nie powinny być tak, takim akcentem właśnie. Okej, okay. A co z komunikacją? Czyli ja tam teraz jestem, nie wiem, marką zabawną i nowatorską i jakąś tam, tak? Powiedzmy, i się zwracam do mam noworodków. Opiekuńczą może w tym przypadku. No i nie wiem, a mówiłyście o mydle, mam specjalne mydło dla noworodków, które, no nie wiem, jest naturalne i w ogóle. I zwracam się do tych mam i już wiem, czym się wyróżnić i mam te piękne, seledynowo jasne, przytulne kolory i tak dalej. No i teraz, czyli te moje posty, tak? Czy jest coś tutaj, co mogę zrobić, jeśli już wiem, że moja marka jest opiekuńcza, seledynowa i jakaś tam? Ja tutaj się śmieję, ale tak w skrócie podaję ten przykład. To jak teraz mówić? Czy to też wpływa na to, jak ja mam mówić? Czy jakichś słów używać na przykład? Albo w jaki sposób? Albo czy posty mają być długie, czy krótkie? Albo czy nie wiem, no to już wchodzimy, wiesz, to już wchodzimy w ogóle w strategię komunikacji, to już tak jest troszeczkę dalej od nas, ale widzimy po naszych klientkach, że kiedy komunikują się właśnie w nurcie tych przymiotników swoich, czyli najpierw się zainteresuj, tak, jesteśmy marką opiekuńczą, no to najpierw zainteresujmy się losem tego naszego odbiorcy. Nie mówmy mu od razu o mydle, zapytajmy odbiorców, z czym mają problemy, jakie w pielęgnacji na przykład bobasków. Potem możemy w komunikacji zaakcentować to, że jesteśmy nowatorskie, czyli powiedzieć kawałek swojej historii, skąd to się wzięło, że w taki, a nie inny sposób zajmujemy się tym tematem. I dopiero potem na końcu, kiedy ten odbiorca już w ogóle trochę rozumie, co tutaj się dzieje, to dopiero wtedy możemy powiedzieć o tym mydle. Możemy zrobić karuzelę na przykład taką informacyjną o tym, jakie są na przykład złe składniki nienaturalnych mydeł i co one powodują. I jeżeli ty, mamo, masz problem z takim właśnie, nie wiem, z podrażnioną skórą, to jest wina tego i siamtego w składzie twojego mydła, więc ja proponuję ci coś innego. Czyli ta komunikacja, nie możemy jej traktować tylko jakby w tym, jesteśmy w jednym małym boksiku tego postu, tylko jesteśmy, tak patrzymy z lotu ptaka. Zaczynamy komunikację, mówimy, komunikacja też powinna być dwustronna, byłoby idealnie, gdyby była wymiana, a nie tylko monolog, markowy monolog. I wtedy właśnie mamy ten sukces komunikacyjny. My podajemy informacje, które już są zrozumiałe, ci nasi odbiorcy już rozumieją, czemu dostali te informacje. Bo jeżeli nie rozumieją, no to a tak, zdrowe, super, dobra, idę dalej. Tak? Jasne. Nie rozumieją, nie mają kontekstu. Ale bez wątpienia język jest takim, no właśnie, kolejnym narzędziem w tej skrzyneczce, jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia wizerunku, bo to przecież właśnie nie tylko kolory, nie tylko zdjęcia, nie tylko kroje pisma, no ale też ta warstwa językowa musi być dopasowana do tego, kim jesteśmy, jaką marką jesteśmy, no i do jakiego klienta się odzywamy. Więc jeżeli wybierzemy sobie właśnie taką wizerunek marki eleganckiej i stanowanej, no to nie będziemy się odzywać do tych naszych odbiorców: hej dziewczyno, tak, co tam dzisiaj u ciebie na tapecie? No raczej jakby...
nie będziemy w taki młodzieżowy, luźny sposób się komunikować, no tylko w taki bardziej stonowany. Taktowny. To nie my. My mówimy hej dziewczyno, bo jesteśmy przyjazne i wesołe i generalnie chyba przez gardło by nam nie przyszło, jakbyśmy musiały mówić drogie panie. To by było bardzo dziwne. Czasami zdarza się, że dostajemy właśnie takie zapytania i po prostu tak rzadko się to zdarza, że ktoś do nas pisze szanowne panie, że po prostu jak dostajemy taką wiadomość, to otwieramy szeroko oczy, bo generalnie na co dzień ze wszystkimi się komunikujemy na ty. Jeżeli zdarzy się, że ktoś do nas napisze pani, to proponujemy oczywiście, że przejdźmy na ty, tak, że będzie nam po prostu swobodniej. Ale to też jest ktoś pisze szanowne panie i z poważaniem albo łączą wyrazy szacunku, to mamy takie... Tak, to jest też sygnał, że... też jeszcze was nie zna, tak? Tylko to właśnie, tam... że ktoś nie poznał naszej marki i zanim my przedstawimy ofertę, to musimy przepuścić przez jakiś edukacyjny filtr tę osobę, tak, żeby w ogóle właśnie zrozumiała, co tutaj się wyrabia u nas. Więc tak, język ma... Jest okej, każdy ma swój, każdy ma swój sposób komunikowania się, nie ma nic absolutnie złego w tym, że ktoś pisze szanowna pani, no tylko po prostu nam się teraz to bardzo rzadko zdarza i cieszymy się z tego, że właśnie możemy tak na co dzień na luzie się komunikować, bo nam to odpowiada, ale jeżeli ktoś tworzy markę oficjalną, taką już naprawdę super oficjalnym poziomie, no to wtedy jest to jak najbardziej. No często tak jest, jeżeli ktoś tworzy markę tak w modelu B2B, czyli do powiedzmy większych firm i tak dalej, więc ten kontakt pierwszy jest zwykle taki bardziej formalny, nie? I wtedy trzeba się z tym liczyć. Tak, okej. Dziewczyny, to takie pytanie na zakończenie, bo myślę, że fajnie, żeście tutaj nasze słuchaczki już uświadomiły, jeśli chodzi o te kolejne kroki w budowie marki. Dużo ciekawych rzeczy tutaj się pojawiło. Ja też mam moje notatki, będą oczywiście linki, ale moje takie pytanie na zakończenie. Z jakimi błędami najczęściej się spotykacie w praktyce, jeśli chodzi o przedsiębiorczynię, jeśli chodzi właśnie o budowanie marki? Jakie są takie najczęstsze błędy, że widzicie, że uj, tutaj trzeba zrobić coś porządnego? Ja myślę, że brak konsekwencji to jest pierwszy błąd, pierwszy stopienik do piekła brandingowego. Drugi taki błąd to jest myślenie tylko o sobie bez kontekstu rynku i bez kontekstu klienta. Wybieranie tego, co mi się podoba. Tak, albo mężowi, albo przyjaciółce. Konsultowanie z najbliższymi to też jest duży błąd. I takim jeszcze jednym błędem to jest właśnie, to nie jest błąd, to jest taka własna, jak to ładnie nazwać, że my się sami blokujemy, że to my to sobie sami robimy. No ciężko powiedzieć, że to jest błąd jakiś markowy, brandingowy. Nie, to jest samo blokowanie się. Taka bariera. Taka bariera. Nie pójdę dalej, jeżeli nie wybiorę tego kodu koloru HEX. Zupełnie niepotrzebnie, tak? To jest niepotrzebne. Albo logo, więc, tak? Albo logo, tak? Ja to też absolutnie znam, tak. Logo albo koloru. Mówię, tak, dziewczyny, tak, że... no to jak nie macie koloru, idziemy dalej, tak? To jeszcze przyjdzie. Idziemy dalej, dokładnie, bo ważniejsze jest to, co jest na zapleczu tak naprawdę. Znowu, jesteśmy grafikami i to mówimy, ale my akurat grafikę postrzegamy przez ten pryzmat użytkowy. Ta grafika ma nam pomóc zrealizować cele. Jak nie nazwiemy sobie celu, to nie wiemy, dokąd zmierzamy, więc ta grafika będzie tylko wydmuszką piękną i nic nam z tego nie będzie, nie przyniesie. Tak. To te trzy błędy. Brak konsekwencji, samoblokowanie się i w środku powiedziałam co? I skupianie się tylko na sobie zamiast na kliencie. To klient zawsze powinien być w centrum tego biznesu, który tworzymy. Super. Fajnie, bardzo fajnie. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Zapytam jeszcze w takim razie, gdzie was można znaleźć. I wiem też, że proponujecie kurs taki z brandingu, Czas na Branding chyba on się nazywa. To powiedzcie też o nim i też podlinkujemy i w ogóle gdzie was można znaleźć w necie.
Jeśli chodzi o takie informacje najbardziej bieżące, co tam u nas słychać, co u nas się aktualnie dzieje, no to zapraszamy serdecznie na nasz profil na Instagramie, Nieszablonowy Szablon, to tam jesteśmy najczęściej i tam się komunikujemy właśnie na bieżąco, informujemy o tych nadchodzących jakichś szkoleniach czy spotkaniach. Natomiast jeśli chodzi o naszą ofertę już taką właśnie kursową, to nasz sklep ma adres butik.szablon.pl i tam między innymi właśnie znajdziecie nasze warsztaty online. Też zachęcamy do zapoznania się i właśnie kurs, o którym mówiła Lidka, czyli czas na branding. W kursie przechodzimy po kolei wszystkie te kroki, które dzisiaj opisałyśmy i bardziej wnikliwie już łączymy tę warstwę wizualną, warstwę graficzną z tym, co opracujemy w pierwszych etapach strategicznych. Mówimy o archetypach i o tym, jak one się realizują przez kolory właśnie, przez kroje pisma, przez wzory, przez ilustracje, czyli wszystkie takie dodatkowe elementy identyfikacyjne, graficzne, które pojawiają się w marce. W tym kursie też otrzymujecie dostęp do naszej grupy facebookowej, tam już mamy zebranych sporo osób, które dołączyły do kursu w ciągu tak naprawdę tego ubiegłego roku i na bieżąco tam się też wtedy możemy kontaktować, zachęcamy, nie tylko zezwalamy, ale wręcz zachęcamy do tego, żeby zamieszczać tam posty, żeby zadawać pytania, żeby po prostu też zachęcać do dyskusji wśród kursantek. A kursantki bardzo chętnie dyskutują u nas, tak? I ze swojego doświadczenia też podpowiadają, co można lepiej zrobić, także jak najbardziej fajna grupa, a my organizujemy też comiesięczne live'y, na których odpowiadamy na wszystkie pytania, analizujemy też wyniki prac kursantek, więc fajnie, bo od razu jest feedback taki i przykłady z życia wzięte. Zapraszamy bardzo serdecznie. Super, to brzmi dobrze. Takie społeczności bardzo też fajnie działają, wiem z doświadczenia. Czyli czyli można do Was, jeżeli się chce samemu to ogarnąć, ale tak krok po kroku i w sposób zorganizowany, to można na kurs do Was, a można też z Wami się konsultować, czy ten proces przejść tak na zasadzie, ja chcę, żebyście Wy mi indywidualnie wszystko objaśniły i dały feedback i tak dalej, i tak dalej, to też jest możliwe. Tylko, że terminy są zajęte. Tylko terminy są już, tak. Teraz akurat bukujemy projekty na październik, już nawet listopad, więc tutaj ten okres oczekiwania jest dość długi. Rozumiem, no ale jest dla każdego coś do wyboru. Dziewczyny, bardzo Wam w takim razie dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Ja się dużo nauczyłam, więc myślę, że moje słuchaczki też z tego wyciągną dużą wartość. Dziękuję, żeście się zgodziły wystąpić na podcaście i że podzieliłyście się swoją naprawdę cenną wiedzą i doświadczeniem. No i życzę Wam przetrwania upałów. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, było nam bardzo miło. Dzięki. I mamy nadzieję właśnie, że trochę tej wiedzy okaże się przydatne dla Twoich odbiorców i słuchaczy. Na pewno tak, a my się jeszcze w tym tygodniu spotykamy w Akademii, także też będzie to interesujące trochę przedłużenie tej rozmowy dla zamkniętej społeczności, także tak jest, bardzo się tak na to jest. Cieszę. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dzięki, cześć. Trzymajcie się, pa, pa. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Tobie również bardzo podobała się, tak jak mi. Ja bardzo entuzjastycznie przyjęłam rozmowę z Anią i Karlą. Uważam, że podały fajne przykłady i świetnie taką strukturę dały nam krok po kroku, jak można podejść do budowania takiego profesjonalnego wizerunku marki. Tak jak wspominałam, linki do tych artykułów, o których wspominałam, oraz do narzędzi znajdziesz w notatkach do podcastu, również na mojej stronie lidiakrawczyk.com/44. A do pobrania daję Ci dodatkowo notatkę wizualną z 12 archetypami marki, żebyś mogła się przyjrzeć
tak jednym rzutem oka, jakie te archetypy mogą być, czy rozpoznasz może, gdzie najbardziej pasujesz. Mam nadzieję, że to będzie również dla Ciebie pomocne narzędzie. A na zakończenie jeszcze chciałam powiedzieć, bo ja tutaj od czasu do czasu pytam Cię, daj znać, że jesteś moją słuchaczką, słuchaczem podcastu. Jeżeli tak, to ujawnij się. No i niedawno na Instagramie ujawniła się jedna osoba i chciałam ją serdecznie tym sposobem pozdrowić. Zuzanna Kłos, dietetyka smyka. Przy okazji bardzo fajny profil o odżywianiu, zdrowym odżywianiu dla dzieci. Już teraz Zuzię też obserwuję. Zuzanna, bardzo Ci dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Mam nadzieję, że również tego odcinka i serdecznie, serdecznie Cię pozdrawiam. A Ty, jeżeli też słuchasz tego odcinka i jesteś moją stałą słuchaczką, słuchaczem, to daj mi znać, czy to przez e-mail, czy to przez Instagram, czy jakąś tam wiadomością, a ja chętnie pozdrowię Cię przy okazji następnego odcinka. No i teraz już do usłyszenia za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, jeżeli mi się dobrze uda zrobić mój plan, to chciałabym jeszcze wrócić do kampanii, którą prowadziłam niedawno, kursu Sprzedaż dla Nienachalnych, i chciałabym ją dla Ciebie podsumować, powiedzieć, co wyszło, co nie wyszło, jak w ogóle podsumowuję kampanię, jak do tego podchodzę. I myślę, że to może być dla Ciebie też takie bardzo praktyczna, ciekawa wiedza, także wrócę do tego. A później już będzie więcej gości, bo mam w planie rozmawiać z następnymi osobami na różne ciekawe tematy biznesowe, także czekaj na ciekawe wywiady z gośćmi. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia w następnym odcinku, do usłyszenia za 2 tygodnie w czwartek. Pa, cześć! Dziękuję Ci za spędzenie ze mną czasu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj podcast w aplikacji, w której go słuchasz na telefonie. Czy to będzie na iTunes, Spotify, Podcast Addict czy jakiejkolwiek innej. A nie przegapisz wtedy żadnego następnego odcinka. I proszę, podziel się linkiem z przynajmniej jedną osobą, której te informacje mogą się przydać. Aby poczytać notatki i znaleźć linki, wejdź na moją stronę lidiakrawczyk.com/podcast. Będę Ci też bardzo wdzięczna za recenzję zostawioną w iTunes, dzięki czemu inne osoby będą mogły łatwiej dowiedzieć się o tym podcaście. I pamiętaj, ninja działa bez szelestki, ale nadzwyczaj skutecznie. A każdą porażkę traktuję jako ważną lekcję.